jesteście w półfinale. Jakie to uczucie? Świetne, no nic lepszego dzisiaj nie mogło się wydarzyć. Mogło być trochę krócej, ale jeszcze i tak jest fajnie. No właśnie, ostatni mecz obył się bez tiebreaka, bo było szybkie 3-0, ale tym razem znów po wyniku musiał przesądzić ten piąty set. Patrząc na waszą skuteczność, chyba można wysnuć tezę, że wynaleźliście sobie jakieś antidotum na te tiebreaki, bo prawie wszystkie wygrywacie. No ogólnie liczą się zwycięstwa w playoffach, o tym już tutaj wspominał Mateusz Biernat chociażby, czy któryś jeszcze z chłopaków. Liczą się zwycięstwa, my te zwycięstwa mamy dwa na koncie, wygrywamy tą rywalizację, jesteśmy w czwórce najlepszych drużyn Tauron pierwszej ligi. Czy mamy patent na te tiebreaki? Nie wiem, ale bardzo dobrze, że je wygrywamy, bo nie chcielibyśmy na pewno wracać do Częstochowy. Różnie mogło się potoczyć. Ten tiebreak miał wielką wagę, bo nie tylko, że porażka dzisiaj, utrata sił, co jeszcze powrót do Częstochowy i kolejna być może nerwówka, więc ten tiebreak ważył mnóstwo, ale jednak teraz już jest leciutko. Zdobyłeś chyba 28 punktów z około 60% skutecznością i odebrałeś kolejną nagrodę do najlepszego zawodnika. To już twoja szósta w tym sezonie. Masz ich najwięcej z całej drużyny i w sumie w tabeli MVP w lidze też jesteś w czołówce. Czy na tą nagrodę też znajdzie się miejsce na twojej półce? Znajdzie się, spokojnie. Miejsca jeszcze pod dostatkiem, także spokojnie, ale liczy się to zwycięstwo, no tak jak mówiłem. No, ten tiebreak był bardzo ważny, bo przesądził o tym, że nie musimy wracać do Częstochowy. Mamy wolne głowy, bo jesteśmy już w czwórce i po prostu będziemy bić się o medale. I to jest najważniejsze w naszym przypadku. Takie były cele tej drużyny przed sezonem, no i zrealizowaliśmy je w 100%. Teraz co ugramy, to już jest nasze. Zapewne wiesz, że tuż przed rozpoczęciem waszego meczu Kluczbork pokonał u siebie zespół z Lublina. Jak sądzisz, czy mają oni szansę pokonać faworytów na ich terenie? Jasne, mam nadzieję, że im się to uda. No, jest potrzebna niespodzianka w tej lidze i taka by była chyba największa tej ligi. Jeśli ósmy zespół ograłby pierwszego, no to byłoby świetnie. Szczerze, to mam nadzieję, że postawią się przynajmniej bardzo mocno i ich przynajmniej podmęczą na tyle, żeby w niedzielę nie mieli za dużo sił. Czyli ode mnie to już wszystko. To jeszcze od Piaska jakieś pytanie, poproszę. Damian, powiedz mi, a tak generalnie jakbyś miał powiedzieć, co dzisiaj zadecydowało? To już były nerwy już w końcówce? To było najważniejsze, że trzeba było to wytrzymać? No bo mam wrażenie, że już tak siatkarsko patrząc, to tak naprawdę, no kto był twardszy, ten wygrał. Wiesz co było najważniejsze? Najważniejsze było przejść z tamtej strony, po której przegrywaliśmy, a jak już byliśmy po tej stronie, to powiedziałem chłopakom, że po tej stronie się wszystkie drużyny wygrały, wszystkie sety, więc to było najważniejsze. Uciec z tamtej strony, która dzisiaj była jakaś zaczarowana, a tak naprawdę no to wygraliśmy charakterem, wolą walki i po prostu umiejętnościami, które no myślę mieliśmy większe w tej rywalizacji, co pokazaliśmy w tych dwóch meczach. No, wygraliśmy tak naprawdę 6-2 w setach, więc jednak tutaj przewagę mieliśmy. Czyli mówiąc krótko, teza jest taka, że jest żyła wodna po jednej ze stron w hali Orbita. Tak, taka jest moja teza po dzisiejszym dniu. Dzięki, gratuluję. Dzięki.